Jedno z ramion u rurki zasklepiono i w nim znajduje się słupek powietrza. Sytuacja wygląda w ten sposób. Prawe ramię zasklepiono i w chwili początkowej słupek powietrza zamknięty w prawym ramieniu miał wysokość H1, a wówczas poziomy rtęci były na tej samej wysokości wskazywanej przez tę prostą przerywaną. I w pewnym momencie ogrzano to powietrze. Słupek rtęci w prawym ramieniu poszedł o delta H w dół w lewym, o delta H w górę. Autor podaje nam, że ciśnienie na zewnątrz panujące było wówczas 1013 hektopaskali. Z tego nie będziemy korzystali, nie musimy korzystać, ale skorzystamy z drugiej informacji na temat tego ciśnienia. Odpowiada ono ciśnieniu hydrostatycznemu słupa rtęci o wysokości H1. Autor w uwadze pisze, że w obliczeniach wygodnie jest korzystać z wielkości względnych, wprowadzając trzy nowe wielkości. No, nie zgadzam się, że to będzie łatwiejsze wprowadzać nowe wielkości, żeby rozwiązać coś. My bez wprowadzania tych wielkości sobie poradzimy łatwo i znajdziemy odpowiedź na pytanie postawione przez autora zadania. A on nam mówi, znaleźć stosunek delta H do H1. No to teraz opiszmy przemianę gazową, jaka się dokonała w przypadku powietrza zamkniętego w rurce. Równanie stanu gazu doskonałego. Traktujemy to powietrze jako gaz doskonały. Lewa strona równania opisuje stan gazu, stan powietrza w chwili początkowej, prawa strona w chwili końcowej. I teraz skorzystamy z tego, co tutaj autor mówi, że ciśnienie atmosferyczne jest równe ciśnieniu hydrostatycznemu słupa rtęci o wysokości H1 duże. To H1 duże jest podane, 76 cm. Zatem ciśnienie P1 hydrostatyczne rho gh. Rho gęstość rtęci, przyspieszenie ziemskie razy to H1. Po przemianie ciśnienie tutaj panujące wewnątrz prawego ramienia jest równe, popatrz, tu ciśnienie atmosferyczne, do niego dochodzi hydrostatyczne słupa rtęci o wysokości 2 delta H. Zgodnie z prawem Pascala rozchodzą się w całej objętości rtęci i tutaj takie ciśnienie jest wywierane na słupek powietrza. Wewnątrz panuje takie ciśnienie, że równoważy się z tym ciśnieniem, które przyszło z zewnątrz. Piszemy więc P2 równa się P1, gęstość rtęci, przyspieszenie grawitacyjne i razy 2 delta H. Wyciągnąłem przed nawias, wstawiając za P1 wzór. Mamy taką zależność. Teraz oba te wzory wstawiamy do równania stanu. I tu zwróć uwagę na to, że pojawiły się iloczyny S razy H1 zamiast V1. Otóż S przekrój poprzeczny razy H1 to objętość powietrza w chwili początkowej. W chwili końcowej objętość powietrza jest S razy H1 plus delta H. Zwróć uwagę na to, że obie strony można podzielić przez gęstość rtęci razy przyspieszenie ziemskie. One znikają. Ja wyznaczam z tej zależności stosunek T1, T2. Łatwo to napisać, bo T2 pójdzie do góry. A to, co zostało, H1 duże, H1 małe, pójdzie tu do mianownika, a jednocześnie wymnożę przez siebie te dwa nawiasy. Zobacz, co otrzymujemy. Delta H, delta H, delta H w kwadracie. Wziąłem delta H w nawias, bo teraz będziemy się właśnie tą wielkością interesowali. Prawą stronę otrzymanej równości rozbijam na ułamki. Zobacz, co otrzymuję.
H1 dzielone przez H1, H1 razy H1 dzielone przez to samo, to daje jedynkę. Tu w drugim przypadku upraszcza się H1 duże. W trzecim przypadku mamy upraszczające się H małe 1. No a w przypadku ostatniego iloczynu nic nam się nie upraszcza. No to teraz porządkuję wyrazy ze względu na delta H. Wyraźnie zaznaczam, co stoi przed wielkością poszukiwaną. Nie wiadomo. H1 razy H1 znane, tu nawias znany, tu nawias znany, bo te 2 i te 1 są znane. I nie będziemy wprowadzali, tak jak autor chce, jeszcze 3 nowe wielkości, bo podstawimy dane i nasze równanie kwadratowe będzie wyglądać w ten sposób. No to znajdujemy pierwiastek z delta b kwadrat minus 4ac ze względu na minus, tu będzie plus. A następnie znajdujemy delta h minus b minus delta, gdybyśmy wzięli, to delta h byłoby ujemne. Ten wariant odpada, bierzemy minus b i plus delta. I otrzymujemy taką wartość. No to delta H do H1, H1, które znamy, jest ono równe 1/10 metra, znajdujemy odpowiedź na pytanie postawione w zadaniu.